Bożej z Fatimy dla uczestników pielgrzymki do Fatimy i Santiago de Compostela. Pragniemy podziękować za dar tej pielgrzymki, żyć tym, czego doświadczyliśmy podczas wspólnego pielgrzymowania i prosić o potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich. Dzień Pański jest dla nas okazją do refleksji i zastanowienia się, jak spędzamy nasz wolny czas. Niedziela to okazja, by podziwiać dzieło stworzenia i spędzić czas z bliskimi. Żydzi w swojej trosce o zachowanie szabatu całkiem zapomnieli, że ten dzień miał służyć ludzkiemu dobru. Chrystus ukazuje prawdziwy sens szabatu, stając w obronie potrzebujących i pokrzywdzonych. Chrystus jest dla nas wzorem, jak się trudzić i jak odpoczywać. Niech Jego nauczanie przemienia nasze świętowanie i nasze szare dni pracy. Módlmy się. Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Tak mówi Pan. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła, do Koryntian. Bracia, Bóg, który rozkazał ciemnościom, by je zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Oto Słowo Boże. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie.
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, że uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek, a do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda, zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, dziś powiedzmy sobie o świętowaniu niedzieli. Na tym zewnętrznym przeżywaniu niedzieli, jako dnia, w którym jestem wręcz przekonany, że ci, którzy są tutaj w kaplicy, nie robią ponad to obowiązków w niedzielę, tych, które są niezbędne, czyli te zbędne zostawiamy na dni od poniedziałku do soboty, a w niedzielę odpoczywamy. Ale nie chodzi też, siostry i bracia, o ten wymiar zewnętrzny, tylko o ten wymiar wewnętrzny. Że dobro, szczególnie dobro wobec drugiego człowieka i dobry czyn, winien być priorytetem w ten właśnie święty dzień, jakim jest niedziela. I tak dzisiaj Chrystus nam pokazuje przez Ewangelię, w której to podaje dwa przykłady, co wolno robić w Dzień Święty i czy warto robić coś dobrego w Dzień Święty. Pokazuje dwa prozaiczne przykłady, które tak naprawdę są bardzo logiczne i myślę, że każdy z nas nie zachowałby się jak faryzeusze czy ci, którzy szli za Jezusem i kompletnie tego nie rozumieli, bo były zatwardziałe ich serca. Myślę, że byśmy rozumieli i dokładnie rozumiemy dzisiejszą Ewangelię. Uczniowie byli zwyczajnie głodni, a człowiek, który miał uschłą rękę, chciał być zdrowy. To nic, siostry i bracia, szczególnego. Człowiek, który cierpi, widzi Jezusa, pewnie gdzieś czuje wewnętrznie, że Jezus jest w stanie to uczynić. Jezus czyni cud, przywraca zdrowie człowiekowi w szabat. A ci, którzy są obok Jezusa, śledzą go, kompletnie tego nie rozumieją. Jezus pyta, czy można coś uczynić dobrego, życie uratować, czy też zabić? Logiczne chyba, nie chyba, po prostu logiczne, że trzeba siostry i bracia pomóc. I tak przekładając tę dzisiejszą Ewangelię na ten dzisiejszy dzień, nasze spotkanie, co możemy zrobić? Tak naprawdę, żeby uświęcić swoją duszę, czyniąc i wypełniając przykazanie miłości wobec Boga, wobec bliźniego.
to proste. Tu być na mszy świętej, bo nam zależy na tym wewnętrznym umacnianiu się. Jak razem z księdzem Dawidem weszliśmy tutaj do świątyni i spojrzałem na was, przecież mówię do księdza Dawida, zobacz, jest dużo ludzi. I pięknie, że tak jest, bo potrzebujemy tego wewnętrznego umocnienia. Ale Jezus jeszcze nam daje taki przykład, byśmy coś potrafili zrobić ponad. Wiele dobrych czynów na pewno czynimy w swoim życiu, ale w ten dzień święty, jakim jest niedziela, ten wysiłek tak naprawdę czyniony wobec drugiego człowieka powinien być podwojony albo i potrojony. Dlaczego? Dlatego, że dzień przecież ten należy do Boga. Jeśli przyjmujemy komunię świętą, jeśli uczestniczymy w życiu Kościoła, w liturgii, słuchając Słowa Bożego, jeśli słuchamy tego, co mówi dzisiaj Jezus, pokazując świętowanie szabatu, to jakże nie oprzeć się tej pomocy, która tak naprawdę korzyść przyniesie kondycji naszej duszy. A to są prozaiczne rzeczy. Cuda, które dzieją się w naszym życiu codziennym, siostry i bracia. To, że potrafimy w ten dzień święty, w niedzielę, zwyczajnie więcej się modlić. Myśleć o Panu Bogu. Modlić się za kogoś, kto potrzebuje tej modlitwy. A przecież wielu jest takich ludzi pogubionych, życiowych, którzy potrzebują tej Twojej kondycji, mojej kondycji duchowej. Wielu jest ludzi samotnych, którzy żyją w samotności. A może w ten dzień wolno od pracy zwyczajnie pojechać, pobyć z kimś, pomilczeć, pogadać, przejść się na spacer po pięknym parku na Podolszycach. Zamienić kilka słów. To są takie małe cuda, które na nasze życie się składają. I ta dzisiejsza Ewangelia, którą dzisiaj nam daje Jezus, pokazując wielkie serce Boga do człowieka. I chcę pokazać tym, którzy idą i którzy nie rozumieją, bo mają zatwardziałe serca, o co tak naprawdę chodzi w świętowaniu. I tylko o ten odpoczynek zewnętrzny, ale przede wszystkim o odpoczynek wewnętrzny. I też będą i za nami, którzy wiele dobrego czynimy. Będą szli też tacy faryzeusze, tacy zwolennicy Heroda, którzy nie będą rozumieć tego, że dzisiaj jest niedziela i że jesteście tutaj. Nie oszukujmy się. Wielu ludzi tego nie rozumie, że jak można chodzić do kościoła. Wielu ludzi nie będzie rozumieć może twojej postawy wyjścia do drugiego człowieka, do bliźniego, zaoferowania pomocy, uzdrowienia jego duszy. Ale ta dzisiejsza Ewangelia niech nas skłania ku temu, by tak właśnie czynić w dzień święty, jakim jest niedziela, by jeszcze był ten wysiłek wzmożony po to, by dokładnie wypełnić to, co Chrystus swoim życiem pokazał. A przecież my jesteśmy Jego uczniami, naśladowcami. Uczeń zawsze będzie prawdziwy, zapatrzony w nauczyciela. Niech więc naszym nauczycielem będzie Jezus Chrystus. Amen.